Szanowni Państwo, Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Tekst rozporządzenia z rąk Pana Prezydenta odbiera Jego Ekscelencja biskup pelpliński dr Ryszard Kasyna. Wyróżnienie prezydenckie przypomina o takich miejscach szczególnych zarówno dla historii Polski, jak i też dla dziedzictwa narodowego. A tu w tym miejscu w sposób szczególny widać zarówno ten genius loci związany z cystersami, z piękną katedrą, którą uważam, że jest najpiękniejsza w Polsce, jak i całymi obiektami, które są wokół Pelplina. Przed chwilą wręczając ten akt, powiedziałem księdzu biskupowi, że jest mi szczególnie miło, że mogę choć cegiełkę dołożyć do wielkości i do piękna niezwykłego zabytku, jakim jest cały zespół katedralny w Pelplinie. Za tym się kryje i głębokie przekonanie o tym, że jesteśmy dzisiaj w takim okresie rozwoju naszego kraju, kiedy możemy i powinniśmy w coraz większym stopniu myśleć zarówno o tym, co tworzy klimat szczególny naszej ojczyzny. Możemy myśleć także o tym, żeby ta ojczyzna była coraz piękniejsza, a można myśleć i działać na rzecz piękna ojczyzny, między innymi dbając o to, co zostało nam przekazane w wyniku spadku po historii, po poprzednich pokoleniach. Wpis tego obiektu na listę pomników historii to bardzo ważne wydarzenie dla całego powiatu tczewskiego. To pierwszy obiekt, wyjątkowy obiekt. Po cichutku liczymy, że kolejnym z obiektów może być i Wzgórze zamkowe w Gniewie, a tym trzecim nasz zabytkowy most Tczewski. Cieszymy się z obecności Pana Prezydenta właśnie w swoim prawie że rodzinnym mieście, bo to jest i promocja nie tylko samego Pelplina, jest to promocja i całego powiatu tczewskiego. Pomnik historii to jedna z 4 form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 roku. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. To jest dla nas bardzo ważny moment, ponieważ zostało dowartościowane dziedzictwo kulturowe Pelplina, zostało dowartościowane to, co wiąże się z bieżącą pielęgnacją naszych zabytków pelplińskich. Dla nas to otwiera też pewne możliwości, myślę, dla gospodarzy Pelplina i tego kompleksu jako diecezja pelplińska. Otwiera to też możliwość starania się o różnego rodzaju formy zauważenia tych zabytków, oczywiście też wspierania ich odnowy. Myślę, że w jakiejś mierze wspólnym wysiłkiem, dbając o tak piękne zabytki sakralne, możemy sobie śmiało powiedzieć, że wykonujemy choć cząstkę przesłania Jana Pawła II, aby w obszarze integrującej się Europy trzymać się mocno, jak najmocniej świata i wiary, świata wartości, świata także kultury, naszej polskiej kultury, która przecież zawsze była kulturą zbudowaną na fundamentach chrześcijaństwa zachodniego. To jest taki kompleks, że tutaj gdzie się nie spojrzy, to wszędzie jest tej rangi zabytek, że trzeba pieczołowicie to chronić i myślę, że taki akt nadania właśnie tego statusu, tak jak powiedziałem, podnosi rangę i może mieć wymiar bardzo konkretny. Chciałbym bardzo serdecznie w ramach dziękczynienia podziękować i małą, może nie tyle perełkę, co rzecz, drobiazg, która jest faksimile Pisma Świętego Biblii z 1551 roku wręczyć Panu Prezydentowi. To jest potwierdzenie czegoś, o czym wszyscy wiemy, że to jest zabytek i to jest nasze dobro narodowe. Natomiast wpisanie na listę jest potwierdzeniem takim symbolicznym tego faktu. Też chyba marketingowy, bo to jest jeden z elementów, który część turystów bierze pod uwagę, planując swoje wyjazdy. Możemy również myśleć odważnie o tym, żeby utrwalać wielkość, piękno polskiej historii, także dlatego, że jesteśmy dzisiaj w okresie głębokiej integracji świata europejskiego. Ale chcemy się integrować tak, aby było widać, abyśmy sami mogli przeżywać naszą polskość, nasze poczucie wyjątkowości, odrębności, nasze szczególnie silne fundamenty tradycji, nasze szczególnie mocne i ważne dla nas, dla narodu bardzo przecież doświadczonego, często boleśnie, tę możliwość dotykania pięknej, wielkiej historii.